Luktober, dzień trzeci. Hej wszystkim, witam serdecznie w trzecim vlogtoprze. Mamy godzinkę 7:30 chyba. Dzieci jedzą śniadanko, a ja właśnie przyszłam do łazienki ogarnąć się troszeczkę, zrobić pielęgnację i może trochę korektora pod oczy, bo po prostu tak mnie boli głowa, że szokmol to po prostu tutaj tak jakby coś mega ciężkiego położył na głowie, a więc niestety wstałam i od razu cierpię. Ciężko mi było w ogóle wstać z łóżka, no ale trzeba działać, nie ma wyjścia, dlatego że też obiecałam jednej mamie, slash teraz to już mojej koleżance, pomóc w szkole godzinkę dzisiaj rano składać takie dokumenty do głosowania na urząd szkolne. Po prostu też myślę, że rady rodziców, o, rady rodziców. Ja do rady rodziców absolutnie nie należę, ona się pyta, czy chce, ale ja nie chcę dokładać sobie kolejnego, wiecie, obowiązku, że tak powiem, ale mogę przyjść i pomóc właśnie jej poskładać godzinkę te kartki do głosowania, a więc muszę jakoś tutaj funkcjonować, zaraz zjem coś i też wezmę może paracetamol, to mi trochę pomoże. Bo inaczej, nie wiem, po prostu bardzo dawno już się nie obudziłam z takim bólem głowy. Ostatnio bolała mnie dużo głowa, no ale to wiecie, przez nadmierny płacz, a tutaj... Dzieci odprowadzone do szkoły. Ja zrobiłam sobie, słuchajcie, ciepłą herbatkę i mam taką termos z Igrzysk Olimpijskich i on tak trzyma ciepło, że trzeba go otworzyć, by w ogóle móc się z tego napić, bo ostatnio zrobiłam sobie herbatę i słuchajcie, po 3 godzinach ona była cały czas tak gorąca, że się po prostu nie dało. I teraz też widzę, że jest mega gorąca, więc otworzyłam termos, wzięłam sobie lekarstwo jedno, drugie dzisiaj rano, bo to ta gardło mnie trochę właśnie drapie i czekam na właśnie koleżankę, bo ona poleciała ze swoim jednym dzieckiem na dół i drugim na górę tak samo, bo dziewczynka jest w wieku Melisy, a chłopiec jest rok młodszy od Aleksa. A więc czekam, aż będzie tędy szła i polecimy razem. Godzinkę myślę, że pomogę. Tak mówiłam, godzinkę mogę pomóc, a potem wracam do domu popracować. Nie pytajcie nawet, jak bardzo musi mnie boleć głowa, że ja wróciłam z tego składania kopert i się po prostu położyłam. Tak mnie boli głowa, że chodź Rokiet, tu jestem, chodź. Nie, miał czuć, kochanie, chodź. Wziąłam sobie książkę, ale szczerze, ciężko mi w ogóle jest się skupić. Nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe. Znaczy, jak jest możliwe? Nie byłam chora już bardzo, bardzo dawno, mi się wydaje. A dzisiaj coś mnie zjechało. Gardło mi boli strasznie. Trzeba zwolnić, nie ma co, wiecie, na siłę, tak naprawdę na siłę nic nie zrobię, więc poleżę sobie chwilę. Rokiet, chodź kochanie! No ja nie idę! Chodź! Chodź! Chodź Rokiet! Chodź, a nie miałczysz na korytarzu, co to ma być? No ale by the way, słuchajcie, zaczęłam czytać właśnie tą książkę wczoraj i to jest moja pierwsza książka fantasy, jaką czytam. Czekajcie, postawię was tutaj. O, to jest moja pierwsza książka, taka bardziej fantazyjna, jaką w ogóle zaczęłam kiedykolwiek czytać i muszę wam powiedzieć, że mnie nawet wciąga. Myślałam, że nie do końca do mnie to przemówi. No bo wiecie, mimo wszystko wolę takie prawdziwe historie, ale
po 50 stronach muszę wam powiedzieć, że mam takie okej, co się wydarzy, co oni zrobią. A więc nie, naprawdę podoba mi się, a więc dam wam na pewno znać, jak skończę tą książkę i możecie mi polecać w komentarzach jakieś inne. Tylko nie, może nie takie typowo fantazyjne, tylko takie właśnie, żeby zacząć z, no, z tym typem książek. Jak macie coś fajnego do polecenia, to koniecznie polećcie. Boże, tak się aż trzęsę, jest mi tak zimno. Czuję, jakbym po prostu miała kostki lodu zamiast rąk, a mamy włączone trochę ogrzewanie w domu, bo na świeżym powietrzu już jest tak zimno, że niestety chcieliśmy nie włączać jeszcze tego ogrzewania, ale się po prostu nie dało, nie dało. Nie było wyjścia. Wstałam, nastawiłam sobie w ogóle zegarek, bo byłam pewna, że no, jest możliwość, że po prostu nie obudziłabym się. I powiem wam, że w momencie, w którym się obudziłam, czułam się, jakby ciężarówka po mnie przejechała. Tragicznie. Ja byłam pewna, że ja po prostu nie wyjdę z tego domu, ale rozbudziłam się powoli. Wzięłam jeszcze jeden paracetamol, bo ten pierwszy brałam rano, więc spokojnie mogłam wziąć jeszcze jeden i teraz, jeśli będzie potrzeba, to wezmę paracetamol przed pójściem spać. No i jestem po dzieci. Mój mąż mi proponował, że nie ma problemu, że on weźmie godzinę, zwolni się z pracy i on przyjedzie po dzieci i tak dalej, ale nie, jest nawet okej. Ja nie wiem, jak ja się będę jutro czuła. Może będzie jutro potrzeba, żeby on, wiecie, przyjechał po dzieci, a dzisiaj jeszcze jestem na chodzie, co nie? A więc wiecie, jak to mają matki Polki. Póki jest na chodzie, to sobie poradzi, tak? A więc zrobiłam sobie znowu cieplutką herbatkę. Mam tutaj mango i passion. Marakuje. Tylko teraz dolałam trochę zimnej wody, bo wiedziałam, że jak nie doleję zimnej wody, to nie będę w stanie wypić tej herbaty rano. Nie mogłam wypić tej herbaty. Wypiłam ją dopiero po powrocie do domu. Była taka gorąca. A tutaj nawet z zimną wodą. Nawet zimną wodą jest gorąca, no ale wiecie, języka sobie nie poparzyłam, to tyle dobrze. Jeszcze mój mąż w ogóle pojechał do piekarni i przywiózł mi świeżego chausson pomme z jabłuszkiem w środku. Dodałam od razu tego pierwszego vlogtobra i już widzę, że tam, a wiecie, w komentarzach dzieją się różne rzeczy. Ja naprawdę już teraz podchodzę do komentarzy tak bardzo, wiecie, z dystansem, że tak powiem, bo wiem, że po prostu tak trzeba podchodzić do komentarzy z dystansem. No ale właśnie już jest tam dyskusja na temat tego, że jeszcze 2 dni temu płakałam i że jest taki koniec świata, a że teraz nagrywam sobie vloga jakby nigdy nic i że to jest takie niesmaczne. A ja powiem wam tak, że pierwsze, nie mam zamiaru i nie chcę, żeby mój kanał, moje Instagramy i tak dalej kręciły się wokół tej naszej tragedii, bo jest to tragedia i to, że ja dzisiaj funkcjonuję, to nie znaczy, że nie cierpię, to nie znaczy, że nie potrzebuję sobie jeszcze popłakać, to nie znaczy, że nie tęsknię cholernie, bo cholernie tęsknię i cały czas o niej myślę i no i to, że ja nie będę mówiła o tym w każdym filmie, w każdym vlogu, to nie oznacza, że tak nie jest. I po drugie, ja potrzebuję się czymś zająć. Jeśli ja zdecydowałam się nagrywać te vlogi, dlatego że ja potrzebuję najbardziej na świecie się czymś zająć. Tak konkretnie się po prostu zająć pracą. Mój mąż poszedł do pracy i też właśnie mówi, no okej, praca jak praca, wiecie, dużo rzeczy do zrobienia i tak dalej, bo nie było go chwilę, a to jest ważny rok dla niego. Ten i początek przyszłego to są cholernie ważne miesiące dla mojego męża w pracy, ale mówi, wiesz, zająłem sobie trochę głowę, co nie? I ja też właśnie nie mam tej możliwości, że właśnie wyjdę do pracy, gdzieś tam zajmę sobie głowę i nie wiem, jakaś koleżanka z pracy pogada do mnie o czymś innym, bo mimo wszystko, no to sprawia, że gdzieś tam łatwiej nam jest iść do przodu, a więc dla mnie YouTube i Instagram i tak dalej jest częścią mojej pracy i też dlatego zdecydowałam się wrócić do tej pracy, ale to, że właśnie w naszym życiu wydarzyła się tragedia, to ja nie mam zamiaru i nie chcę o tej tragedii też tutaj, wiecie, nadawać 24 godziny na dobę. To się w ogóle mija z celem, a pozwala mi się tutaj to właśnie czymś zająć głowę, pogadać wam o jakiejś książce, czy no, o czymkolwiek innym, co tak naprawdę jest również ważne w moim życiu. Zaraz będą wakacje szkolne, będzie Halloween z dziećmi i mimo wszystko, no po prostu
my też dla dzieci żyjemy dalej i chcemy dalej, wiecie, funkcjonować jakoś normalnie, bo no, to jest najzwyczajniej na świecie normalne. Każdy z nas przeżywa też tragedię inaczej, no i przede wszystkim nie oceniajmy, że ktoś, wiecie, nie... że ktoś robi inaczej niż wy byście zrobili, to że pozwalamy sobie go oceniać. Tyle bym chciała powiedzieć. Zjem sobie chaussonpą i lecę po dzieci. I dzisiaj jeszcze mam trójeczkę. Tak, dzisiaj mam trójeczkę. Obiecałam, że nie będę jadła w samochodzie i skończyło się jak zawsze. Dobre. Naprawdę dobre. Oktober, dzień czwarty. Zgarnęłam się odrobinkę i wychodzę na chwilę z domu, zanim odbiorę dzieci ze szkoły, dlatego że chciałam kupić dwie rzeczy do pizzy. Potrzebujemy zrobić sobie taki chillowy wieczór, a więc będzie pizza domowa, jakieś chipsy i może Harry Potter, jak to przystało na jesienny wieczór. Jeszcze właśnie nie wiemy, będziemy się decydować, jeśli chodzi o film, czy właśnie włączymy Harry'ego Pottera, czy coś innego, ale właśnie mamy ogromną potrzebę zrobić sobie taki spokojny wieczór, a więc jadę po chipsy w sumie i jakieś paluszki, przygotuję jakieś dobre właśnie jedzonko, pizzę, żebyśmy mogli sobie na chillu po prostu posiedzieć z dziećmi. Rzucimy poduszki, koc na podłogę, bo nasza kanapa na czwórkę osób jest trochę mała. No i zresztą dzieci uwielbiają, jak robimy takie właśnie wieczory, a więc myślę, że właśnie coś takiego dzisiaj wieczorem sobie zrobimy. Chyba wszyscy tego po prostu potrzebujemy. Mamy też przepiękną pogodę. W ogóle widzicie, jakie słoneczko, ale jest strasznie zimno, a więc niech ta pogoda nie zmyli. Jest naprawdę bardzo, bardzo zimno. Mocny wiatr, chociaż teraz jak jestem tu w samochodzie, to mam wrażenie, że zaraz się po prostu spalę. Mimo, że ten sweterek jest naprawdę cieniutki, bo to jest wiskoza, to mam wrażenie właśnie, że zaraz się po prostu spalę, a jak tylko wychodzę z samochodu, to od razu mega zimno. Ale cieszę się z tego słoneczka, dlatego że dzisiaj jeszcze słoneczko, jutro słoneczko, a później, wiecie, pogoda, jak patrzycie na 10 kolejnych dni, to ma lać deszcz every day, a więc cieszymy się słoneczkiem, póki je tak naprawdę mamy, bo później to dopiero pewnie w kwietniu. Dziewczyny, powiedzcie mi, i chłopaki, czy macie tak samo, jak tylko idę do jakiegoś sklepu, to zawsze muszę przejść przez rejon z książkami, w razie jakby było coś, nie wiem, zawsze wiecie to samo i wiem i tak, co chcę kupować, ale mimo wszystko uwielbiam zatrzymać się przy książkach i sobie po prostu pooglądać. Tak mnie to relaksuje bardzo. Te dwie książki przeczytałam i bardzo mi się podobały, a zobaczcie, jakie mają przepiękne wydania kolektorskie, no przepiękne. Czasami mam tak, że przeczytam jakąś książkę i chciałabym sobie ją kupić później w drugiej wersji, takiej, wiecie, ładniejszej. Ta i ta, też przepiękna. No coś cudownego. Na mojej liście do przeczytania mam też tą książkę. I bardzo podoba mi się właśnie ta wersja, taka, wiecie, właśnie ze złotem tutaj. Dajcie mi znać, czy warto ją przeczytać i czy warto kupić taką ładniejszą. Witam w moim ulubionym sklepie na całym świecie i jest to Picar, czyli same lodóweczki, tylko mrożone jedzenie, ale naprawdę możecie kupić tutaj wszystko, zaczynając od gotowych gofrów, po burgery, ciasta, lody, warzywa, no wszystko. Herbatka jest, zabieram się za zrobienie rozczynu na pizzę. Poleciałam tylko jeszcze do sklepu po mąkę, bo okazało się, że nie mam mąki, a więc zabieramy się za to
i domową pizzę już tyle razy robiłam, że szok. Nie wiem, kiedy ostatnio kupiłam pizzę. I powiem szczerze, że nie tęsknię w ogóle za tym. Nie mówię, że jest coś tym złego, ale jakoś tak przyzwyczaiłam się do tej domowej pizzy. Już chyba inaczej nie potrafię. Jest to naprawdę banalnie proste. Okej, zajmuje trochę więcej czasu, no bo musi to trochę odleżeć, ale no jakość tej pizzy jest nie do porównania.